Zaduszki to szczególny dzień, dzień modlitwy za dusze zmarłych. Po raz drugi w wyjątkowy sposób wspominano tych, którzy odeszli w kościele pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. W niedzielę 5 listopada odbyły się drugie zaduszki świdnickie. Będziemy wspominać tego wieczoru w takim świetnym towarzystwie bohaterów naszych świdniczan. Ludzi, którzy budowali to miasto, jego klimat, atmosferę. Ludzi, którzy zapisali się w pamięci mieszkańców Świdnika i powiatu świdnickiego. To ci, którzy poświęcili się dla drugiego człowieka. To nasze wspomnienie listopadowe, te nasze zaduszki chcemy wyrazić w języku międzynarodowym. To właśnie niezwykła oprawa muzyczna i słowna przyciągnęła liczną publiczność. Wyjątkowy koncert poświęcony tematyce przemijania zorganizowali ksiądz Leszek Surma oraz Robert Grudzień, dyrektor artystyczny zaduszek, a także solista Filharmonii Lubelskiej, organista, pianista i klawesynista. Wydarzenie wsparło m.in. starostwo powiatowe w Świdniku. Mamy okazję przypomnieć o tych wszystkich w tym okresie zaduszek, o tych wszystkich, którzy już od nas odeszli. Wiemy doskonale o tym, że często w ferworze codziennej pracy, obowiązków zapomina, a to jest właśnie taki dzień, kiedy możemy powspominać. A ta piękna inicjatywa tutaj realizowana przez księdza proboszcza, żeby przy okazji połączyć to z koncertem. Na scenie wystąpił m.in. Konstanty Andrzej Kulka. To uznany polski skrzypek, wirtuoz, solista, kameralista oraz pedagog. Wykonał ponad 2000 recitali i koncertów z towarzyszeniem orkiestry na całym świecie. Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. W swoim repertuarze ma utwory od epoki baroku po romantyzm. W Świdniku wystąpił solowo, jak i w towarzystwie Roberta Grudnia, grającego na organach. Podczas koncertu zaprezentował się również chór Salve Regis z dyrygentem Agatą Ślązak. Podczas koncertu wspomniani byli mieszkańcy Świdnika, którzy zapisali się na kartach historii miasta. Komemoracji osób dokonali uczniowie pierwszego LO w Świdniku. W rolę narratora wcieliła się Aneta Jagieła, wicedyrektor świdnickiego Bronka.